Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego, w programie, w którym podrzucam Wam najświeższe i najciekawsze informacje ze świata kolarstwa. A nawet jeśli nie są zbytnio świeże te newsy, to są przynajmniej ciekawe i fajne. Zapraszam do oglądania. Pierwsza wiadomość, jak pewnie zauważyliście, no to za oknem nieźle wieje. Wieje nawet tak, że pewne zawody w przełajach zostały nierozegrane, a mowa tutaj o Super Prestige. A teraz może na chwilę zastanówmy się. Jak wieje wiatr, to czasami dlatego, że jest przeciąg. A jak jest przeciąg, to najczęściej dlatego, że ktoś zostawił otwarte okno albo otwarte drzwi. A zastanówmy się, kto ostatnio wyjechał i miał szansę zostawić za sobą niezamknięte drzwi albo okno? Co nie zmienia faktu, że pod nieobecność Matthew Van Der Poela jednak udało się pewne zawody z cyklu DVV rozegrać jeszcze zanim się nam Sabinka rozhulała za oknami. No i te zawody wygrał Wout van Aert, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo bardzo lubię tego zawodnika. No i jednak temu śmieszkowi Van Der Poelowi tak wszystko nie wyszło, jak sobie zaplanował, że ten przeciąg urządzi wszystkim. Swoją drogą, to zdjęcie z urlopu Matthew Van Der Poela to jest chyba jedno z pierwszych zdjęć, na którym on udowadnia, że jest człowiekiem, a nie maszyną uruchomioną przez golarza Filipa. Bo nie pamiętam wcześniej postowanych przez niego zdjęć, w którym nie miałby na sobie lajkry, kasku i po prostu nie byłby na zawodach. I tak zawsze sobie o nim myślałem, że golarz Filip go sobie skonstruował i tylko na weekendzik go sobie odpala, wygrywa zawody, hajsik skasowany i jedziemy dalej. No ale to oczywiście jest żart. No ale jednak jak przeskrolowałem jego Instagrama, to gdzieś tam dawno temu było jakieś ostatnie zdjęcie takie lifestyle'owe. No w każdym razie Matthew jednak jest człowiekiem. Druga wiadomość jest z naszego lokalnego grajdołku, no bo te, tak trzeba nazwać, wspaniałomyślny związek kolarski PZKOL opublikował ostatnio listę zawodników i zawodniczek objętych programem kadry narodowej w kolarstwie. No i jest tam parę ciekawych kwiatków, takich jak na przykład do Marka Konwy i Filipa Helty przypisane stare kluby. Sylwester Schmidt jako trener jest zapisany przez T na końcu, a nie przez D. No, PZKOL robi to w swoim świetnym, takim perfekcyjnym stylu, no ale im od dawna przyświeca taka jedna maksyma mojego ulubionego bohatera filmów akcji. Może i robimy, ale kto robi dobrze? A jeśli już jesteśmy przy newsach takich związkowo podobnych, to oddalamy się do Międzynarodowej Unii Kolarskiej, bo Międzynarodowa Unia Kolarska, UCI, opublikowała ostatnio nowe wszystkie zaktualizowane składy drużyn na ten nowy rok. Status tych ekip też są już podane, zawodnicy są przypisani do nowych ekip. Jeśli chodzi o ekipy UCI, to mamy Cross Racing Team, CST7R MTB Team, Volkswagen Samochody Dostawcze i JBG2. Oprócz tego jeszcze w zagranicznych teamach jest Paula Gorycka, w teamie Strubi, chyba Strubi, nie wiem jak to się czyta dokładnie. No, a Cross Racing Team jest ponownie ekipą Elite UCI i będzie miał ten swój tam namiot rozbity zawsze w tych lepszych miejscach. No jest tam całe zestawienie tych ekip UCI, one mają zawsze jakiś taki ważniejszy status w całym Pucharze Świata i tak dalej. Warto sobie tam sprawdzić te wszystkie ekipy. To wszystko jest fajnie przygotowane. Ja znalazłem moją ekipę numer jeden. Sprawdźcie sobie tutaj. To jest najlepsza ekipa, jaką można sobie wymyśleć i ja zostałem psychofanem tej ekipy, bo nazwa jest najlepsza, jaka mogła być. A jeśli interesuje Was zestawienie wszystkich zawodników, ich transferów i tak dalej, to w opisie tego filmu zerknijcie sobie na link, bo tam jest link do naszej grupy, gdzie Greg przygotował właśnie takie zestawienia, już robił je rok temu, gdzie widać dokładną migrację zawodników z ekipy do ekipy. No, dzisiaj się trochę rozpędziłem, jest więcej newsów niż zawsze i trochę bardziej okraszone jakimś montażem.
Ostatnia wiadomość jest taka, że zawodnicy nasi polscy zdobywają coraz więcej punktów i aktualnie chyba już panowie mają bilecik do Tokio 1. No to jeszcze nie jest zakończona rywalizacja, ale wychodzi na to, że ten bilecik będzie. Podczas wyścigu w Grecji Salamina Cup Bartek Nowak był drugi i zgarnął dosyć dobrą pulę punktów, a na 9. miejscu w rywalizacji kobiet była Ola Podgórska i też zdobyła już trochę tych punktów do klasyfikacji olimpijskiej. Brawa dla nich i liczymy na więcej oczywiście. Tam w Grecji teraz jeszcze jest parę wyścigów, gdzie będzie można zapunktować, także trzymamy kciuki i czekamy na rozwój sytuacji. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja Was oczywiście bardzo serdecznie zapraszam na piątkowe wydanie programu cyklicznego. Jeśli nie widzieliście, to w niedzielę opublikowałem film o Deore XT 2x12. To gdzieś Wam tutaj podrzucę też i w opisie, i na końcu link do tego filmu. No, zapraszam do oglądania, do łapkowania i do subskrybowania, bo to jest dosyć potrzebne dla pozycjonowania tych filmów i do tego, żeby mieć fajnego, pozytywnego kopa do działania dalej. Na dzisiaj dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!